Jesteśmy przed Komendą Powiatową Policji w Gorlicach, gdzie za chwilę spotykamy się z 4 policjantami, którzy wyruszają w rowerową podróż z miejscowości Włosowate w Bieszczadach aż do Świnoujścia. Przejadą ponad 1000 km przez 7 województw i 36 powiatów. Wszystko po to, by promować zbiórkę na leczenie i rehabilitację Zosi Ciślak, niepełnosprawnej córeczki jednej z policjantek. Zacznijmy od tego, skąd taki pomysł na taki rodzaj pomocy? Powiem tak. Chcieliśmy jakoś spędzić urlop fajnie i wymyśliliśmy, że pojedziemy sobie taką trasę. Pokonamy Wołosatę, Świnoujście. No ale żeby to tak tylko przejechać, no to nie do końca właśnie. Niezbyt fajnie to było. To wymyśliliśmy, że pomożemy właśnie Zosi, córce naszej koleżanki, ze względu na to, że no jest trudna sytuacja finansowa, jeżeli jedna osoba w domu może pracować. No nie mówimy, że jakoś może źle zarabiamy, no ale jedna osoba w domu plus dwoje dzieci, z tego, z czego jedno wymaga naprawdę stałej opieki, no to w ten sposób chociaż mogliśmy pomóc, choć troszkę. Kto jest autorem tej trasy, takiej szaleńczej trochę, tak? Bo całą Polskę jedziecie. Znaczy, no staraliśmy się przejechać jak najdłuższy odcinek, to takie było zamierzenie, więc dłuższego nie znaleźliśmy. Lubimy Wołosatę, często chodzimy w góry, więc no przeciwnie, to było Świnoujście, innej możliwości nie było. Wrocławskie mapy jazdy na rowerze pokazują 53 godziny. Jak się do tego przygotować? Nie przygotujemy się. Bo szczerze nie przygotowaliśmy się, przynajmniej ja fizycznie za bardzo, ale damy radę, jesteśmy uparci. Znajdujemy się w Komendzie Powiatowej Policji w Gorlicach. Naszych 4 kolegów funkcjonariuszy postanowiło w swoim wolnym czasie, na urlopie, przeprowadzić taką imprezę polegającą na przejechaniu ponad 1000 km na rowerach z miejscowości Wołosate w Bieszczadach do miejscowości Świnoujście nad samym morzem. Celem tej imprezy jest wsparcie i zbiórka pieniędzy na pomoc dla córki koleżanki, także funkcjonariuszki Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. A o szczegółach to opowiedzą już koledzy, którzy biorą udział w tym wydarzeniu. Na trasie będziecie reklamować zrzutkę, tak? Tak, będzie, znaczy zrzutkę, znaczy może nie w zasadzie zrzutkę taką, jak są organizowane na internecie, no ale tak, jeżeli jest akcja, będziemy rozdawać ulotki, bierzemy około 500 ulotek ze sobą, będziemy starali się podjeżdżać pod jakieś większe miasta, może jak zachęcimy chociaż jedną osobę, żeby wpłaciła, no to już jest super. Kto na was będzie czekał w Świnoujściu? Rozmawiałem z urzędnikami tam z Świnoujścia, być może uda się, chociaż jeszcze nie patrzyłem, czy dostałem odpowiedź, że zorganizują nam taką symboliczną metę. Proszę powiedzieć, co sprawia największe trudności w takim codziennym funkcjonowaniu w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem? Powiem tak, tutaj niepełnosprawność tak naprawdę odbija się na całej rodzinie. To nie dotyczy tylko samego dziecka, tak? To dotyczy właśnie starszej siostry, dotyczy mnie, męża, dotyczy babci. Tak, każdy, kto styka się z nami, z Zosią, no niestety musi zaakceptować, że Zosia czworakuje, że Zosia przy jedzeniu nie zachowuje się jak typowe dziecko, że Zosia ma swoje odruchy, humory, zachowania czasem, których nie kontroluje i to absolutnie nie wynika z jej złośliwości, tylko po prostu z zaburzeń neurologicznych. Możliwości. A jakbym mógł jeszcze jedną rzecz powiedzieć, żeby zachęcić osoby do wpłacania, bo każdy tak patrzy, tutaj jest akcja, na pewno coś zbiorą. No właśnie niekoniecznie. Jakby każdy, kto, nie wiem, zobaczy ten materiał, wpłacił 2 zł, 5 zł, no naprawdę zrobi jakąś dużą kwotę. Żeby jeszcze jedną rzecz podkreślić. My jedziemy na własnych rowerach, na własnym urlopie, nie mamy sponsorów, nie bierzemy pieniędzy od nikogo, nawet ulotki, plakaty drukowaliśmy z własnych pieniędzy. No to wszystko chodzi o to, że teraz jest hejt. Każdy powie, wymyślili sobie, że się przyjadą nad morze, to szukają sponsorów, a taka akcja to tylko żeby się podpiąć. Nic nie, takiego. Właśnie nic takiego. Wszystko płacimy ze własnych pieniędzy. Noclegi ogarniamy na bieżąco. Nie wiemy, gdzie dojedziemy, nie wiemy, jakie będą sytuacje. Mamy nadzieję, że będziemy spać pod dachem. To trzymamy
kciuki za panów, a wszystkich zachęcamy do wpłacania. Oczywiście, że tak, bardzo prosimy. Dla Zosi.